Dobry dzień dobry. Witam Was serdecznie i pozdrawiam. Z Areckiem jesteśmy na spacerku. Witam. Witam. Słoneczka troszkę wyszło. To mówię, a skoczymy. Nie ma takiego wiatru. Skoczymy do lasu. Zobaczymy jak tam ze śmieciuchami. Ale mówię, na chwilę tylko skoczymy. Także i wiecie co? Muszę Wam coś powiedzieć, bo jestem zaskoczony. Zobaczcie jaki piękny maślak. Gruby. Ja myślę, że on będzie zdrowy. I zobaczcie tu. Jeszcze jeden. I zobaczcie tu. A nie, ten jest już, patrzcie. Zobaczymy. Ale myślę, że te dwa może będą zdrowe. Ale coś pięknego. Jak to jest możliwe? Teraz takie piękne maślaki. O, tu jest jeszcze jeden. Zobaczcie, ale już obgryzone, ale patrzcie, a nie ma tu żadnej dziurki. Jakie maślaczki piękne. No nic, przyjrzymy się troszkę jeszcze tutaj. A to idę na maślaki zobaczyć. A co mi zobaczy? Może tam coś na tych miejscach maślakowi znajdę jeszcze. A, jestem teraz naprawdę zaskoczony, że takie piękności jeszcze tutaj można zerwać. Już były takie lekkie przymrozki dwa razy, a tu jeszcze takie maślaki. Dobra, no to lecimy. Zobaczymy jeszcze, czy będą jakieś maślaczki. Dobra, muszę Wam pokazać to. Zobaczcie, jakie tu piękności rosną. Zobaczcie. Nie wiem, czy one będą, bo ten już jest taki bardziej, wiecie, o, ten jest zjedzony. Ale... Zobaczcie, o kurwa, zobacz jaki piękny, zdrowy będzie, tamte dwa były zdrowe, patrzcie jakie piękne, i ja, no nie, naprawdę, takie piękności, tu jest taki malutki jeszcze, ale jeszcze mam tu dwa, te są twarde, patrzcie, żółciutkie od spodu. No coś pięknego, to nie przypuszczałem, że teraz jeszcze będę maślaki zbierał na koniec listopada, zobaczcie. Ale piękne, ten, nie. Zaraz nóż, idziemy dalej szukać, to jest niemożliwe. No nic, jak tu jest kilka, tam było kilka, to myślę, że jeszcze coś. Może jeszcze coś nazbieramy. Tutaj pochodzimy po tych trawach, pod choinkami i posprawdzamy. Ja nie wiem, co mam powiedzieć normalnie. Jestem w szoku. Dobra. Biorę nóż i sprawdzamy. Jestem nieprzygotowany, ale mam nożyk. Widzicie? I jedną torbę. Dobra. No leż ładnie, leż. Powiem Wam, tam było trochę, tu trochę robaczywych i tak chodzę, ale co jakiś czas jakiś taki maślaczek, widzicie, się trafi, ale ten jest na tej cienkiej nóżce już, ale patrzcie, zdrowy, widzicie to, a tamte były na grubych, takie grube, ja mu potem pokażę, ale jest jeden tylko, nic, wchodzimy teraz tu, te choiny, zobaczyć, czy tam coś pod tymi choinami czasami nie będzie, bo tu już nie ma nic. Przeszukałem tutaj te trawska i nie ma nic już. Dobra, lecimy do środka. Patrzcie, jak on goni. Lata i lata. Lata i lata. Zostań, Arec. Zostań. Bo to chyba ostatni maślaczek. Tak mi się wydaje, ale ciekawe, czy będzie zdrowy. Nie ma za dużo Wam powiem, ale patrzcie, on jest zdrowy. Tylko widzicie to? Zobaczcie, on jest taki mokry już, tak przesiąknięty, ale jest zdrowy. Zobaczcie, gąbka. Po prostu, patrzcie, woda leci. Po prostu woda leci z niego. Ale tamte są fajne.
No dobra. Okej. Tu jeszcze pochodzę trochę, ale już raczej wszystko już tutaj sprawdziłem. Czy czegoś nie ma jeszcze, ale jeszcze kawałek tylko zajrzymy i idziemy do samochodu. Tak zimno się coś zaczęło robić. Tam w krzakach, tam w choinach, tam nie ma. Są inne różne grzyby, kolorowo, ładnie. Ładnie to wszystko wygląda. Ale ma ślaczków, tylko był ten jeden na tej chudej nodze. Więcej nie ma. Ale poczułem się tak, jak wiecie, jak na grzybach w lato, jak tam weszłem w te choiny. No. Dobra, widzimy, ja wam podsumowanie zrobię w samochodzie. Najwyżej, a potem jutro się gdzieś wybierzemy jeszcze, może na pewno się gdzieś wybierzemy do lasu, ale nie wiem, czy będziemy ten grzyby zbierać. To jutro dogramy, bo myślę, że to za krótki będzie film. Ale no zobaczymy, co tu jest w ogóle. O, tu też był maślak chyba. Nie, to jest, nie wiem, tutaj. A, to było jakieś kapusty, kukurydza. Chyba dla zwierząt może, nie? Karmiać. Dobra. Dobra, lecimy do auta. Wiatr się zrobił straszny. Ale mi się podobają takie widoki. Ale chodź tu. Zobaczcie, jakie talerze stoją tutaj. Piękne. A tu znowu inne. Ale chodź, bo ja nie mogę. A tu znowu inne grzybki. Zobaczcie, jakie ładne. Zdrowiutkie. Zdrowiutkie. A tam? Patrzcie to. Widzicie, jak to ładnie wygląda. To są naturalne rzeczy, które powinny być w lesie, a nie śmieciuchy. Jedną, ale jednego po drodze znalazłem, jeden śmieciuch. Patrzcie. Widzicie? I złotówka. Złotówka będzie. Na drodze sobie leżała. A to wezmę. Bo muszę tu z wózkiem przyjechać. Powoli. Tymi drogami tutaj poprzechodzić. Jeszcze tak ostatecznie tutaj zrobić porządek. O, jakoś to dajemy radę jakoś powolutku. Dobra, lecimy do autka. Powiem wam, że idź Jarek, wstawaj, nie lecz, bo budzie jeden. Zobacz, muszę tu wejść. Zobaczcie. To jest, jaka to jest, się nazywa? Lejkówka Szarawa. Ale zobaczcie, są takie miejsca, że ich po prostu jest mnóstwo. Mnóstwo. I to się ciągnie tak, aż tam. Po prostu. Wiecie, jak to pięknie wygląda tak na żywo, jak człowiek jest w lesie. Zobaczcie, tu też znowu. Zobaczcie, gdzie tego stoi. No to są takie pasy i to tak idzie. No pięknie to wygląda. Dobra, idziemy do autka, już mamy blisko. No dobra, to jesteśmy już. No to zobaczcie sobie teraz. Zobaczcie, to są te na tych grubych nogach. Widzicie? No jest ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9? Są na tych grubych nogach. Jak one są wszystkie zdrowe, patrzcie. Zdrowiuteńkie są. Zdrowiuteńkie. Czyli 9. Ale one są grube, ciężkie. Myślę, że do tego 3 jajeczka. Albo 4 i naprawdę będzie super. Zobaczcie. No to się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się pod koniec listopada znaleźć takie piękne maślaki i to te grube.
Coś fajnego i takie zdrowe jeszcze. Dobra, no to co, ja uciekam z Areckiem, taki krótszy film będzie, już nie będę nic dogrywał do tego, to nie ma sensu. Chciałem wam pokazać takie maślaczki i zobaczcie jakie są. Także to są ostatnie podrygi i ostatnie takie świeżutkie, po prostu z lasu grybki do jajeczka. Raczej już nic nie będzie. No a to co, do następnego, trzymajcie się. Zdrówka wam życzę i uśmiech. Pa, pa.